Pan z Wami, słowa ewangelii według Świętego Jana. Chwała tobie, Panie, Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu ojca mojego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie. I zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Przyjdź, umiłowany Ojcze Niebieski. Przyjdź, Jezu Chryste, umiłowany Ojca, Synu Boży. Przyjdź, Duchu Święty, Pocieszycielu. Przyjdź, Boże, w Trójcy Jedyny, bądź w nas. A my w Tobie, Boże, w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Przyjdź przez Maryję, Boże, w Trójcy Jedyny. Ojcze, objawiaj nam siebie przez serce Maryi. Błogosław nam, Ojcze, teraz, kiedy słuchamy o Tobie. Maria, 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 Maria. Szalam elech, halach, Maria, Maria. W dziejach apostolskich jest słowo mówiące o Ojcu, o wskrzeszeniu Jezusa przez Ojca, ale Bóg wskrzesił go z martwych. I znowu, a Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, czyli obietnicę zbawienia. I w Psalmie Bóg, Ojciec, mówi o swoim synu, o tym, że go zrodził przed stworzeniem tego świata. On rzekł do mnie, czyli rzekł do Bóg, ojciec, do swojego syna: Ty jesteś moim synem, ja dzisiaj zrodziłem Ciebie. Ty jesteś moim synem, ja dzisiaj zrodziłem Ciebie. Czyli jakie słowa, wyznania, miłości Boga Ojca do swojego syna. I w Ewangelii Pan. Mówi do uczniów, którzy byli stworzeni, kiedy przebywał z nimi w wieczerniku, spożywając ostatnią paskę Starego Testamentu i ustanawiając nową paskę Nowego Testamentu, czyli dając w ofierze miłości swoje ciało i krew do spożywania, aby żyć dzięki Panu, przez Niego. Więc widząc, jak są stworzeni, mówi im, niech się nie trwożą wasze serca, nie bójcie się, czemu wasze serca są pełne trwogi i lęku. Bo rzeczywiście, z jednej strony bardzo radowali się tym, że byli z Panem, że byli tak blisko niego, bo bardzo go miłowali, cieszyli się tym, że mogą być teraz właśnie w tym. Czasie, kiedy było to święto Paschy, tak blisko Niego, ale jednocześnie tyle bólu, lęku, trwogi, strach ogarnął ich serce. Dlatego Pan ich uspokaja: nie bójcie się, nie dręczcie się, nie martwcie się. Ale z drugiej strony byśmy powiedzieli, jak tu się nie martwić? Pan za chwilę będzie poddany strasznej męczarni, na Drodze Krzyżowej, na Krzyżu. Będziemy to widzieć. A Pan mówi: Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Wierzcie w Boga mojego Ojca, który jest Waszym Ojcem i we mnie wierzcie. Tak, przyjdzie czas wielkiego cierpienia dla mnie i też przyjdzie czas cierpienia dla Was, abyście byli we wszystkim podobni do mnie. Ale to minie. Będzie potem radość i chwała. Dla tych, którzy będą przeżywali swoje życie ze mną, czeka mieszkanie w domu Ojca Mojego, bo mówi: W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Tam są miliardy, miliardów domów, w tym domu mieszkań, czyli każdy ma miejsce. Nikt tego miejsca nikomu nie zajmie. Jest przygotowane, jest wolne. Pan powiedział, że po zmartwychwstaniu pójdzie i przygotuje nam miejsca, więc na pewno już to uczynił. Na pewno każdy ma przygotowane przez Pana Jezusa zmartwychwstałego miejsce w Królestwie Ojca, w domu Ojca. A więc dobra nowina: jest dom Ojca, i w domu Ojca jest mieszkanie dla mnie. Nie musimy zbierać na to mieszkanie pieniędzy. Nie musimy brać kredytu, nie musimy kogokolwiek o to prosić, żeby dał nam mieszkanie, bo, bo nie mamy mieszkania. Ono będzie nam dane z miłości, miłosierdzia Bożego. Oczywiście jest to też, trzeba powiedzieć, nagroda za życie tutaj na ziemi zgodnie z wolą Ojca. Naśladując Pana Jezusa, bo to jest wola Ojca, słuchając Ojca przez Pana Jezusa. Wyrzekając się zawsze Ojca Kłamstwa, Szatana, Zła, Wszelkiego, walcząc ze Złem i głosząc chwałę Miłosiernego Boga. Za dobre uczynki, tak, czeka nas wspaniała nagroda. Za złe Pan nam, kiedy żałujemy, przebacza, oczywiście jest też potrzeba oczyszczenia, kary, ale wiemy, że w porównaniu z tym, co złego niestety czynimy, to powinniśmy otrzymać wiele większą karę, a jednak Pan daje nam małą karę i jeszcze od niej nas często uwalnia, abyśmy mogli być jak najszybciej po śmierci w Jego domu, w Jego mieszkaniu, które przygotował dla nas. A w tym mieszkaniu nie będziemy sami. Tam będzie Trójca Święta, Ojciec, Syn i Duch Święty. Więc Pan powiedział: Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział właśnie, gdyby były jakieś braki, gdyby nie było tam mieszkań dla ludzi, dla wszystkich są, i idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Czyli już to uczynił Pan, co zapowiedział, i przyjdzie powtórnie, aby zabrać nas do siebie, do domu Ojca. Abyśmy byli tam, gdzie On jest. Powiedział, ja jestem. Czyli wyznał tutaj, że jest Bogiem. Ja, Bóg, Syn Boży, z woli Ojca, przyjdę i zabiorę was do siebie. Jest to konieczne, żebyśmy byli w domu Ojca, żeby Chrystus przyszedł i zabrał nas do siebie. Po wskrzeszeniu naszych ciał, tak właśnie będzie. Więc to są tajemnice, które Pan zapowiada. To wszystko się... Z... Już spełniło albo spełni. Bo Pan przecież jest prawdą, jest drogą, jest życiem naszym. Prawdziwą drogą życia On jest. Dlatego też mówi: Znacie drogę, dokąd ja idę. I Tomasz odpowiada: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Bo rzeczywiście powiedział prawdę, bo przecież on nigdy nie był w domu ojca, Tomasz. Więc nie wie, jak się idzie do Ojca w się Okazuje, że tutaj nie trzeba iść jakimś, ślakiem niebie szlakiem niebieskim, e, między gwiazdami, tylko przez Jezusa. Trafimy do e, domu Ojca. On jest drogą do Ojca, mistyczną drogą do Ojca. Nie ma innej drogi. E, prawdziwą drogą. Życie Na tej drodze jest życie, więc on jest żywą drogą. Idźmy po niej. Przez Jezusa dotrzemy do Ojca i to bardzo szybko. I to bez problemu i bezpiecznie. I to właśnie na pewno. Więc Pan mu właśnie odpowiada w taki sposób, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. I znowu ja jestem. Znowu wyznanie. Że jest Bogiem, Bogiem, który prowadzi Was, prowadzi nas bezpiecznie, droga, prawda, życie. Czyli e, Ojciec kłamstwa, zły duch, to jest bezdroże, fałsz i śmierć. Kto jemu podlega, tak kończy. Więc nie miejmy nic wspólnego z Ojcem Kłamstwa, ale z Ojcem Prawdy. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie, a więc do Ojca znowu Pan powtarza: Dojdziecie, przyjdziecie tylko przeze mnie. Jakby ktoś mówił, że On zna drogę do Boga, ale bez Jezusa, to znaczy jest jakimś szaleńcem, oszustem nie ma czegoś takiego. A więc idźmy do Ojca przez Jezusa, wprawdzie, a otrzymamy życie. Ojcze, chwalimy Ciebie za to, że przez Jezusa idziemy do Ciebie, do Twojego domu, gdzie jest mieszkań wiele, gdzie każdy ma miejsce przygotowane przez Jezusa, aby w nim być, ku chwale Twojej.